znajoma, która przyjechała tutaj na studia 6 lat temu z nadmorza, wzięła mieszkanie w ciemno, dlatego że na zdjęciach mieszkanie było bardzo atrakcyjne, ale wzięła je w ciemno w tej dzielnicy. No i po tygodniu się wyprowadziła, bo niestety nocne powroty do domu okazały się bardzo niebezpieczne. Grożono jej z nożem. Katowickie Załęże. Jedna z najstarszych dzielnic miasta, zasiedlona przez rodziny robotników dwóch największych zakładów w okolicy. Kopalni Kleofas i Huty Beldon. Gdy na początku XXI wieku obaj żywiciele skapitulowali pod naporem zmian, Załęże zaczęło się błyskawicznie staczać. Bezrobocie, nałogi, patologie, bandytyzm. Popadające w ruinę budynki i normy społeczne. Jest faktycznie uważana za jedną z najniebezpieczniejszych dzielnic w mieście. Jak zaczęłam tutaj pracę 10 lat temu, to w sobotę, w dniu, kiedy odbywały się mecze, było tu naprawdę niebezpiecznie. Podczas obchodu po Załężu zaczepił nas właśnie taki typowy władca dzielnicy, zakapturzony, bezzębny kolega. Najpierw pytał, co robimy, i był bardzo agresywny, a następnie troszeczkę się spoufalił i poprosił nas, żebyśmy jeszcze na przyszłość poruszyli temat tego, jak urzędnicy zniszczyli tą dzielnicę. Dawniej o świcie z tych familoków wychodzili schludnie ubrani mężczyźni i maszerowali gęsiego do kopalni. Każdy z torbą, w której miał kanapki od żony i termos. Dziś o świcie ci sami mężczyźni lub ich synowie wymykają się do sklepu po pierwsze tego dnia najtańsze piwo, które pozwoli uśmierzyć kaca mordercę. Barbara Frankowska kieruje świetlicą w domu Aniołów Stróżów, który powstał na Załężu w 1999 roku z inicjatywy kilku zapaleńców, aby pomagać dzieciom z upadłych rodzin. Oprowadza nas po najbardziej zapuszczonych rejonach Załęża, opowiadając o upadku dzielnicy i o tym, komu pomagała w pierwszej kolejności. Takim młodocianym prostytutkom, wąchaczom kleju i takim dzieciakom, ale też dorosłym, takim bardzo zdemoralizowanym. W momencie upadku pobliskiej kopalni, ludzie, dla których ta kopalnia była taką matką żywicielką, stracili pracę, stracili wszystkie dochody, stracili całą nadzieję na lepsze życie. Część z nich popadła faktycznie w używki, w alkohol. Mocno się wtedy ludzie też zdegradowali, zaczynali kraść, tak, i zaczynali prowadzić takie działalności przestępcze. To też dało się odczuć na dzieciach, tak, które, no, że tak powiem, zaczęły się wychowywać w tych takich rodzinach, w których nagle nadzieja umarła. Tomasz Zaremski, dziennikarz TVP z Katowic, nakręcił swego czasu reportaż o domu Aniołów Stróżów. Ten materiał na długo utkwił mu w głowie. Powiedziałbym, że to w ogóle nie jest poprawczak. Powiedziałbym, że to jest bardziej chyba naprawczak. Prawda o tych dzieciach jest taka, że często pochodzą one z domów. Nie lubię określenia patologicznych, ale lubię określenie dzieci, które pochodzą z domów, gdzie rodzice nie radzą sobie z wychowaniem. Często sami przychodzą tutaj i proszą placówkę o pomoc. Oddają swoje dzieci i mówią: słuchajcie, nie radzę sobie, pomóżcie mi. To osoby, które nie radzą sobie z różnych względów. Często są to nałogi, ale często to jest też taka dziedziczona bezradność. Czyli takie poczucie, że nic nie zależy ode mnie, że wszystko, co się dzieje, to wyrok losu.
Jeszcze 30 lat temu marzeniem młodego chłopca na Załężu było dostać górniczy mundur i móc świętować Barbórkę jako jej główny bohater. Jak jest dziś? Osoby, które działają w sposób destrukcyjny, często są zdecydowane, wydają się być pewne siebie i jakby uparcie dążą do swojego celu, no często są dla dzieci, dla młodzieży takimi osobami, z których one chcą brać przykład. My z dzieciakami na bieżąco na te tematy pracujemy. Mają świadomość swojego położenia i one wiedzą, dlaczego tu są, co to jest za dom, czemu się tu znalazły. A przecież w tym wieku 15, 17, 11 lat bardzo często jest tak, że tuszujemy pewne prawdy o sobie. Chłopaki, dziewczyny, wszyscy tutaj mają bardzo konkretne podejście. Często mówią, że nie warto mówić za dużo o swoich marzeniach, bo gdy mówimy zbyt wiele, to się nie sprawdza. Ale też widać, że zależy im na tym, żeby się rozwijać, bo w domu często słyszą, że nic nie potrafią, albo że niczego nie osiągną, albo że pochodzą z takiego, a nie innego domu, więc nie mają szans na przetrwanie. A dlaczego Dom Aniołów Stróżów? W momencie, kiedy dostaliśmy pierwszy dom na Załężu, wchodząc do niego, osoby, wolontariusze, którzy do niego wchodzili, pomagający dzieciakom i tym ludziom zdegradowanym, odmówili modlitwę do Anioła Stróża. Jak wiesz, stąd się wzięła nazwa? Jednym z najbardziej ponurych rozdziałów opowieści o upadku Załęża jest ten o walkach byłych górników, którzy zostali ochroniarzami niszczających fabryk, z tymi, którzy woleli zostać złomiarzami. Koledzy od kufla zaczęli sobie łamać szczęki i nosy, walcząc o kawałek metalu. Jednak od lat okolice rozpala święta wojna katowickiego GKS-u z ruchem Chorzów. Porachunki kibolskie też tutaj mają miejsce. Też często zdarzają się tak zwane wjazdy na dzielnicę. No, za tak naprawdę, za murem mamy już Chorzów. Wjazd na dzielnicę objawia się tak, że idzie grupa ludzi, często ustrojona w maczety, w kije, w bejsbolowe. Maski też mają, maski. Niszczą, dewastują, są agresywni, niszczą wszystko, co napotkają na drodze. W całej Polsce. Ja jechałem na 5 lat temu jechałem do Sopotu na koncert. No i jechałem ze Stadowic, no i trochę tych barzeń, tych pociągów i tego jechali kibice z Widzewa. I? No i tak mi obzarli, że wypadłem jak ten ruch. Ginter Pierończyk urodził się i wychował na Załężu. Ten emerytowany górnik z kopalni Kleofas został w wieku senioralnym pisarzem. Jest autorem głośnej trylogii załęskiej, której jednym z tomów jest Synek z Familoka. A
rano, proszę sobie wyobrazić, skoro świt, wysypywali się tu z tych bloków górnicy. Oni szli tam pod tory i pod torami szli na Bochińskie, na Wiśniową, tam na kopalnię. I to tak wyglądało, jakby rzeczki takie wpływały w jeden strumień i ten strumień podszedł do kopalni i ginął pod ziemią. Z kopalni się wszystko brało. Z kopalni miało się od młotka, od gwoździa, wszystko było z kopalni. Nawet buty na niedzielę do chodzenia też z kopalni, bo takie ładne buty dawali na kopalni kiedyś, skórkowe. No, Szaberplast, nie wiem skąd się wzięła, ale to tak u nas mówili, że jak coś pokątnie się tam sprzedawało, to znaczy, że jest Szaberplast. No więc to tam też było więcej towaru pokątnego niż takiego, który można było dostać. Jak pan chciał kupić najnowsze nagrania, to się szło na Szaberplast. Jak chciał kupić pan jakieś dżinsy czy coś, to na Szaberplast. Przymierzały się, gołe tyłki wystawały, a ludzie przymierzali, jeden drugiemu nie przeszkadzał. Także tak to wyglądało. Ta kopalnia była żywicielką. Wtedy, jak zabrakło tej żywicielki, to trudno się dziwić, że taka sytuacja była, bo ci ludzie byli zdezorientowani. No damy mu się wytańczyć, nie? No. Pan Ginter też ubolewa nad degradacją swojej ukochanej dzielnicy. Długa sień i schody. No tu już też widać, że to drewno już komuś posłużyło na opał. Nie ma już tego obudowania. Tam nie zrzucą. To, co wy mi tu pokazujecie, to ja sam oczy tak otwieram, ja tego nie znałem. To są te czasy nowoczesne. Za moich czasów tego nie było. To jest zupełnie jakaś patologia. No, bardzo porządnie wyglądało. Bardzo porządnie. Te klatki były wymalowane, wyczyszczone. Nikt tam nie wbazgrał po ścianach. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto to sam tak maluje po tych ścianach? Nie wiadomo, no może ci bole, może dzieci. Ja im opowiadam o tym, jak to wyglądało 70 lat temu, a dzisiaj jak ja to widzę, to mi się widać chce. Restauracja, było to, było tego, nie? I ludzie chodzili i tak dalej. Gdzieś na piwo poszli sobie, powiedzmy sobie, nie? Taka sytuacja. A kuźne, w tej chwili tu nie ma nic. Oni są zagubieni wszyscy. Znaczy, to nie powiedziane, że roboty nie ma, bo to jest, rozumiesz, inny. I jeżeli chcesz pracować, to będziesz pracował, tak? No. Ja akurat chcę pracować i pracuję, ja się to szanuję. No ale jeżeli, słuchaj, ktoś mu lewe rączki do roboty, to się nie pójdzie. No. Nie będzie robił. Z czego ty żyjesz? Gdzie pracujesz? W budowlance. Tak? No ja muszę walić, powiedzieć się, bo 11 godzin, żeby zarobić na swoje utrzymanie. Dziś jesteś po robocie już? Tak. Tu nie wszyscy są źli ludzie, są dobrzy ludzie, tylko po prostu chodzi o to, że niektórzy się nie mogą odnaleźć, nie?
poczekali i tego, nie. No, a to są dzieci, które kurde nie umie się odnaleźć. Co powiedzieć? Nie wiem, co powiedzieć, no. No nie wiem, bo mnie to jest też ciężko po prostu określić to. To jest policja? Patrol w nieoznakowanym aucie ma za zadanie między innymi zapobiegać piciu alkoholu na ulicy. Na Załężu to niełatwe zadanie. Bo oni lubią tutaj za darmo mandat tysiu lat wyżał. Teraz to wam mówię, piszę to za to, że z piwem przeszło otwartym. A oni takich mandatów umieją tu klupić za dzień na 20 lat. Oni przyjechali, mandat mi wypisali, objechali blok, a o tym wydupili mi następny. Wy jesteście tu dzielnicowymi? Nie, niestety. Wezwali was, bo pili piwo, tak? No co, mamy patrol, jak coś się dzieje, to reagujemy. A lubicie tu patrolować tą część? My patrolujemy tam, gdzie nam po prostu zlecą. No nie ma już takie patrolowie, jak kiedyś było. Zresztą się uspokoiło. Że to jest najbardziej niebezpieczna dzielnica. Kiedyś. Kiedyś? Teraz na pewno. Teraz już nie. Nie ma takiego chacharstwa teraz. Jeszcze gorzej było? Tak, bo ja jestem w ogóle z Batorego i także o tym, ja to właśnie tu na tym temacie wiem. Nie było nigdy takiej sytuacji, żebym musiała wzywać policję. Ludzie mieszkający tutaj często mają różne uzależnienia, różne swoje problemy, trudności, trochę nie wiedzą, jak wyjść z nałogów, pod wpływem różnych środków odurzających robią głupoty. Natomiast nie spotkałam się tutaj z jakąś taką zorganizowaną przestępczością, nie? O ile nie jest to kolejny zorganizowany wjazd kiboli. Żyły, no jak się z Batorego chłopcy przyjadą, nie, się zadymka zrobił, no to już nie moja wina. No co ci mu powiedzieć? Każdy, kto zna tę niezwykłą dzielnicę Katowic, przyznaje, że jej mrok to nie skutek zorganizowanej przestępczości, lecz degradacji, w jaką popadło Załęże po zamknięciu kopalni Kleofas oraz huty Beldon. Brud, szeptany lęk, w umysłach głód. Ulice pachną wódką z ich ust. Zamarza kurz, a ciemny śnieg ma w swoim składzie wodę i proch. Strzelony cel, ubity grunt. Lepiej nie wchodzić tu na ten skwer. Niewinny krok, okrutny cień, głęboki wdech.